Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam was na moim kanale. Widzieliście początkowy taki wejściówka. Nie ma za dużo związanego nic z tym odcinkiem, ale tak pomyślałem, że sobie wstawię, czemu by nie. I witam was w dzisiejszym vlogu, w którym pokażę wam, jak w sumie nie latać dronem. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo lepiej zrobić to teraz, a później na przykład jak wam się nie spodoba, to po prostu zmienić na przykład swoją decyzję. Ale lepiej zacząć oglądać film pozytywnie. Zapraszam. Dron spakowany, jedziemy jeszcze po jedną osobę, która dzisiaj nam bardzo pomoże w nagraniach i lecimy z tematem. Zajdziemy po Marcina, bo Marcin akurat okazało się, że jest w domu, tak zwany kowal. Witam pana Marcina. Siemanko. A to nie jest za gorące czasami w samej bluzie? Nie, no co, to mam kurtkę jeszcze. A bez rękawiczek, bez czapki? Jestem gorący chłopak przy tym. A bo ja czapki nie założyłem, żeby fryzury nie popsuć. Ja to samo. A, no widzę twoje zawsze szczegółka. A dobra, to lecimy w takim razie na dronowanie, patrz. Tak jest. Tak co? Jest, spotkanie po latach. Dawno się nie widzieliśmy, się kiedy, Marcinie? Ponad miesiąc temu. Ostatni raz. Jakoś tak. Dobra, słuchajcie, z tych rzeczy nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale zabierzemy na razie drona, a później pobawimy się troszeczkę, bo Marcin będzie dzisiaj modelem. Marcin, jak czujesz się jako model? Cudownie. Moi drodzy, ale wracając do ogólnie tematu drona. Drona zakupiłem... Kiedy ja go, Marcin, zakupiłem? Rok temu? Nie, rok temu nie, to było pod koniec lata było jakoś. Pod koniec lata 2017. Czyli rok temu. Prawie. A no można powiedzieć rok temu, tak. Rok temu, no i niestety nie miałem czasu nim polatać. Wiem, każdy kto by kupił sobie drona i chciałby od razu polatać, niestety nie miałem na to czasu, było dużo pracy. No i gdzieś tak mniej więcej na święta postanowiłem, że okej, dobra, wypakowuję drona i polatam. Tak. Co się okazało, wypakowałem, podłączyłem baterię, padnięta bateria i po 2 miesiącach niestety nie można zwrócić, a muszą uznać gwarancję. Nie chciałem odsyłać całego drona, więc, ale musiałem, więc wolałem osobiście zawieźć do Warszawy przy okazji tam kręcenia programu. No i całe szczęście zabrali tylko samą baterię. A mój przyjaciel Bartek, z którym kręcę właśnie programy telewizyjne, użyczył mi swojej baterii od drona. Pozdrawiamy Bartka. Tak, pozdrawiamy Bartka i mam nadzieję, że nie roztrzaskam mu baterii. A nawet jakby roztrzaskał baterię, to zawsze to jest mniejsza strata niż roztrzaskam drona. Że w kupę wdepnąłeś? Tak, jakby coś zaraz. Co ty gadasz? Obszar wodny niestrzeżony. Marcin, jakbyś chciał się kąpać akurat w tym momencie, no to niestety, ale no nie pokąpisz się. Ja mam ratownika przecież. A ty masz ratownika! Marcin! Słoneczny patrol. Ratownika, to będzie słoneczny patrol, tylko powiem wam, że trochę ciężko może być, ale lód chyba jest gruby dosyć, co? To może się... Tak mi się wydaje, ale boję się sprawdzić. Ale chodźmy w takim razie rozkładać powoli sprzęt, bo mamy umówione na godzinę 14 lot. Jest siła. Słuchajcie, jeżeli wychodzicie na zimę, znaczy pewnie większość osób, która cokolwiek robi w internecie, nagrywa vlogi i tak dalej, wie o takich rzeczach jak rękawiczki, które są przygotowane specjalnie do telefonów komórkowych, tylko dla mnie bardziej jest to przydatne do aparatu, do obsługi aparatu, jak trzeba coś nagrywać właśnie w zimę, żeby nie zmarznąć w palce i mają takie specjalne na... Nie wiem, co to, Marcin, jest. Jakiś inny materiał. Czy to wygląda jakby ktoś to... Jak ktoś tak palce w coś umoczył. No ale ważne, że działają, więc jeżeli na przykład macie problem z tym, że musicie, nie wiem, rękawiczek takich nie macie i musicie ściągać rękawiczki, żeby no, w telefonie coś pokręcić, to takie rzeczy kosztują, nie wiem, z 2 dychy chyba, to coś takiego kosztuje. A są też opcje takie ze ściąganymi palcami, ale tu przynajmniej nic nie trzeba ściągać, więc wydaje mi się, że to jest dobry temat.
Nie, to jest takie poważne słowo, rozdziewiczony dron, aby tylko do nas wrócił. Kręcę, zawsze się boję, że te śmigła mogą w trakcie po prostu sobie odpaść lotu, ale widocznie... Widocznie ktoś pomyślał, że to tak ma być. Ty się mnie pytasz? Czekaj. Nie, chyba odwrotnie. Chyba odwrotnie. No tak to właśnie. Bartek, jak coś nie widziałeś, nie? Ale latałeś na jakimś symulatorze czy coś? Na czym? Aha. Dobra. Rozumiem. Jest pan pilot. Mam nadzieję, że nie spadnie. Lecimy do przodu. Dobra. Tu się jakoś kamera... A, to jest dół kamera, super. Are you sure want to exit beginning mode? Ale Marcin, zobacz, jaki widok. Panie. Zobacz. Spróbuję to pokazać, ale nie wiem, czy przez światło się załapie. Nie wiem. Jak wrażenia? Aż mi się trochę ręce trzęsą i to raczej nie z zimna, tylko z adrenaliny, bo patrząc jak on jest daleko w ogóle gdzieś tam, gdzieś sobie gdzieś tam lata, to jest taki strach, że go się zaraz gdzieś tam zgubi z linii wzroku i można go stracić. No jak widzieliście, jesteśmy po pierwszym locie, moim locie i tego drona również. Dlatego Bartku, dziękuję Ci bardzo za baterię. Sprawiło mi to dużo frajdy i adrenaliny równocześnie. Ogólnie może dużo osób zapytać, po co Ci taki duży, drogi dron, do czego on Ci będzie w ogóle służył. Słuchajcie, no zakupiłem go na firmę, żeby po prostu wiązać z tym jakieś zlecenia, bo jednak same nagrywanie z kamery, no to nie jest aż tak ciekawe jak ujęcia z drona. Tym bardziej, że jest tutaj kamera 4K i nagrywa w 60 klatkach. Jest to bardzo przydatny, bardzo fajny obrazek z tego wychodzi. Dlatego na razie się uczę. Później zrobię uprawnienia i z lotów rekreacyjnych będę już chciał robić loty komercyjne. No mam nadzieję, że uda mi się w miarę wypracować te wszystkie ruchy i dronem, tym pilotem całym, żeby te ujęcia były naprawdę spektakularne, bo na razie to co widzieliście, no to raczej może dupy nie urywa. Słuchajcie, w takim razie przenosimy się teraz do mojej montażowni. Nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. O! I tak dobrze to Martin podsumował. Materiał jest już prawie zmontowany, nie chciałem Was zanudzać tym montażem, chyba że będziecie chcieli, żeby pokazać Wam na live'ie jak montuję, jakich trików używam w swoich materiałach wideo. Głównie bardziej o przerywniki mi chodzi, jakich efektów tam używam, filtrów i tak dalej. Jak to montuję, żeby to ładnie spasować z muzyką, żeby było to w miarę rytmicznie. No jeżeli chcielibyście coś takiego zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. Ja tutaj jeszcze troszeczkę kończę, no Wy ten efekt już widzieliście.
No cóż, można powiedzieć, że misja została wykonana, udało się, dron się nie roztrzaskał, chociaż przez ten wiatr, który tam był, można było trochę, no, się przestraszyć, przynajmniej ja, bo jako świeżak taki w tych klimatach. Nie robiłem recenzji ogólnie całego drona, typu, że znajdują się opakowania śmigła, jest taki i taki, to jest po prostu Phantom 4 Advance. Filmów jest masa, które możecie obejrzeć, z czego się składa zestaw i jak go uruchomić, jeżeli was to interesuje. Myślę, że bardzo dużo takich filmików jest bardzo wartościowych, więc nie było potrzeby, żebym nagrywał i opisywał go w jakichś tam 100%. Jeżeli chcecie, aby więcej było takich filmów, pamiętajcie o tym, żeby zostawić tą łapkę w górę, jak zostawiliście na samym początku, to żebyście nie zmieniali zdania. No i subskrypcję, jak ktoś się nie chciał przekonać na samym początku, a będzie tych filmów o wiele więcej. Dzięki bardzo, na razie, do następnego, trzymajcie się, cześć!